Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej edycji Futena Grossonara. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o sytuacji na rynku mleka, zarówno o sytuacji na rynku polskim, jak i o sytuacji na rynku międzynarodowym. Dlaczego mówimy o rynkach międzynarodowych? Jednym z głównych powodów jest to, że to, co dzieje się w Polsce, jak wygląda rynek mleka w Polsce, to w dużej części zależy od tendencji na rynkach międzynarodowych. Jeżeli sobie spojrzymy na dane dotyczące cen skupu mleka w Polsce i cen przetworów mleczarskich, indeks FAO, który obrazuje globalną sytuację na rynkach światowych, jeżeli chodzi o mleko, to widzimy, że te tendencje cenowe są podobne i korelacja pomiędzy tymi dwiema zmiennymi jest mocna, jest dosyć silna. W zasadzie ta korelacja występuje miesiąc do miesiąca, więc widzimy, że powiązania rynków międzynarodowych, to co się dzieje tam w szybkim tempie wpływają na to, co dzieje się w Polsce. Jeżeli mówimy o rynku światowym w 2022 roku, to trzeba zauważyć, że poziom cen produktów mleczarskich był zdecydowanie wyższy niż przed rokiem, niż średnio w poprzednich 5 latach. Tutaj mówimy, jeżeli chodzi rok do roku, o wzroście na poziomie 20% w porównaniu do lat 2017-2021. Średnio o blisko 1/3 poziom indeksu FAO dla produktów mleczarskich był wyższy. I też w porównaniu do ceny żywności obserwowaliśmy w 2022 roku podobne tendencje, jeżeli chodzi o ceny produktów mleczarskich, podobnie się zachowywały jak żywność ogółem. To, na co jeszcze zwracam uwagę, to spadki cen w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o rynek mleczarski, o których jakby i powodach, i konsekwencjach dla rynku polskiego będę mówił później. Jeżeli mówimy o wysokim poziomie cen produktów mleczarskich na świecie w 2022 roku, no to jednym z głównych powodów była ograniczona podaż mleka u głównych eksporterów. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, tutaj po pierwszych 10 miesiącach spadek dostaw mleka do mleczarni o 0,9%. Drugi największy eksporter produktów mleczarskich, Nowa Zelandia, spadek ponad 4% produkcji mleka. W Nowej Zelandii blisko 7% spadku. Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych z kolei, to tutaj 0,1% wzrostu, czyli poziom podobny jak w 2021 roku. To świadczy o tym, że ta produkcja mleka u tych głównych eksporterów przez pierwszą połowę 2022 roku, ale już wcześniej, w ostatnim kwartale 2021 roku, jeżeli sobie zsumujemy tą podaż u tych głównych eksporterów, to w ujęciu miesięcznym rok do roku ona od września do czerwca była niższa. Ostatnie miesiące, wrzesień, październik, tutaj już dane pokazują wzrost rok do roku podaży mleka, co w pewnym stopniu może tłumaczyć właśnie te ostatnie spadki cen, które obserwowaliśmy na rynkach światowych. Jak w takim razie kształtują się prognozy na 2023 rok? W przypadku Unii Europejskiej, tutaj Komisja Europejska prognozuje, że dostawy mleka do mleczarni obniżą się kolejny rok o 0,2%, czyli jeżeli pod względem podażowym na rynku unijnym, wciąż ta podaż mleka będzie ograniczona, nie będzie się rozwijała. Nowa Zelandia, wzrost dla sezonu 2022-2023 na poziomie 0,1%, więc no ten wzrost nie jest, to jest poziom podobny do tego, który obserwowaliśmy w poprzednim sezonie, który również jest niski. Podobnie Australia, produkcja w 2023 roku podobna jak w 2022. Stany Zjednoczone, wzrost na poziomie 1%, czyli też niezbyt duża dynamika. Jakby to wszystko pokazuje, jeżeli mówimy o łącznych tych prognozach, że wciąż ta podaż mleka powinna oddziaływać w kierunku tego, że nie będą ceny produktów mleczarskich w znaczącym stopniu spadać, bo z drugiej strony w pewnym stopniu no, gdzieś tam się rodzą obawy o to, jak się zachowa popyt w warunkach wysokiej inflacji.
na produkty mleczarskie. Jeżeli mówimy o popycie, to 2022 rok, tutaj te spadki, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, no one po części są związane z tym, co się działo również w Chinach. Tutaj import produktów mleczarskich do Chin był zdecydowanie niższy niż w 2021 roku. I teraz tak, po pierwsze było to związane z wysoką bazą w 2021 roku, gdyż tutaj te zakupy ze strony Chin były wyjątkowo wysokie, ze wzrostem produkcji mleka na rynku chińskim, ale też właśnie z obawami dotyczącymi popytu związanymi z polityką zero COVID i wpływem jej na gospodarkę, na zachowania konsumentów. Więc to wszystko złożyło się na to, że Chińczycy zakupili mniej produktów mleczarskich. No i to w pewnym stopniu, jakby tam przy tej ograniczonej podaży mleka, to było czynnikiem, który przeciwważył dalsze wzrosty cen tych produktów na rynkach światowych. Jeżeli chodzi o 2023 rok, to tutaj można sobie spojrzeć na prognozy gospodarcze dla najważniejszych rynków eksportowych. Jeżeli chodzi o mleko, jak widzimy, z wyjątkiem Chin, to w pozostałych tych głównych destynacjach wzrost gospodarczy będzie mniejszy w 2023 roku niż w 2022. No, to oznacza, że w pewnym stopniu są obawy dotyczące tego, jak będzie się zachowywał popyt u tych największych importerów produktów mleczarskich na świecie. Również cała gospodarka światowa ma spowolnić z 2,9% do 1,7%, więc to też pokazuje, że ta koniunktura gospodarcza na pewno nie będzie sprzyjać rozwojowi popytu. Chociaż trzeba pamiętać, że te główne rynki konsumenckie, czyli rynek Unii Europejskiej, rynek Stanów Zjednoczonych, rynki dojrzałe, tutaj ten wpływ ewentualny gorszej koniunktury gospodarczej może być mniejszy, więc to w pewnym stopniu też powinno przeciwważyć te negatywne ewentualne tendencje na rynkach eksportowych. Przechodząc do Unii Europejskiej, do tego, jak się kształtowała regionalnie podaż mleka, to proszę zauważyć, że jeszcze w pierwszej połowie roku 2022 mieliśmy do czynienia z 0,6% spadku produkcji dostaw mleka do mleczarni w Unii Europejskiej. On głównie wynikał, ten spadek, z mniejszej podaży mleka, mniejszej produkcji u tych głównych producentów, czyli w Niemczech, we Francji, spadki na poziomie 1,5%, 1,4%. Co się stało w dalszej części roku? Tutaj, jeżeli mówimy już o 10 miesiącach, to tak jak mówiłem, podaż mleka wciąż jest niższa już o 0,2%, czyli ta druga część roku, wrzesień, październik, były lepsze pod względem podaży mleka w Unii Europejskiej. No i to w pewnym stopniu właśnie też poprawa tych czynników podażowych wpływała na to, że w ostatnich miesiącach 2022 roku obserwowaliśmy spadki cen na rynkach światowych, na rynku europejskim. I teraz tak, jak to, co się działo na rynkach międzynarodowych, przekłada się na sytuację na rynku polskim? Po pierwsze, jeżeli mówimy o cenach skupu mleka dla producentów, to ich poziom był zdecydowanie w 2022 roku wyższy niż w 2021 roku. Tutaj wzrost średnio za 11 pierwszych miesięcy ubiegłego roku to było 47%. Jeżeli mówimy o listopadzie, to w skali roku te ceny były o 56% wyższe. No to pokazuje, że weszliśmy na zupełnie inny poziom cenowy w przypadku cen skupu mleka, cen oferowanych przez mleczarnie producentów. Ponadto chciałbym jeszcze zwrócić uwagę do ceny, zachowania cen mleka przerzutowego. I tutaj listopad, a szczególnie grudzień, duże spadki notowań cen mleka przerzutowego. One po części były związane z tym, że sezon, szczególnie grudzień, no jest przeznaczany w mleczarniach na przykład konserwację maszyn. Jest to z reguły taki sezon, w którym no, mniejszej powiedzmy aktywności, więc te ewentualne
nadwyżki mleka, które gdzieś są, to one są wtedy, szczególnie w warunkach takich, że ten popyt wciąż jest zagadką, no, na pewno mleczarnie nie chciały korzystać z dodatkowych porcji mleka i produkować więcej produktów. A po drugie, rynek niemiecki, i tutaj również na rynku niemieckim obserwowaliśmy znaczące spadki cen mleka spotowego, to w konsekwencji również się przekładało na sytuację w Polsce. Jeżeli mówimy o cenach skupu mleka i w konsekwencji opłacalności produkcji mleczarskiej, no to z uwagi na ten zdecydowanie wyższy poziom cen, sytuacja, jeżeli chodzi o producentów, była dobra, była bardzo dobra. Oczywiście były też czynniki, które wpływały na wzrost kosztów, na to, że po tej drugiej stronie kosztowej ta opłacalność ulegała również obniżeniu ze względu na wzrost kosztów. I tak, jeżeli chodzi o pasze treściwe, to tutaj wzrost cen w październiku na poziomie ponad 20% cen pasz treściwych dla bydła, oczywiście też wyższe ceny, zdecydowanie wyższe ceny zbóż. Także to powodowało, że jednak te koszty produkcji były też wyższe niż w ubiegłych latach. Podobnie było w przypadku pasz objętościowych. Tutaj zwracamy uwagę na ceny nawozów, które były zdecydowanie wyższe niż przed rokiem, a to jest jeden z głównych składników kosztów w produkcji pasz objętościowych, więc tutaj to też wpływało na, z drugiej strony, na obniżki opłacalności. Jednak, tak jak mówiłem, generalna ta opłacalność, jeżeli chodzi o 2022 rok, była dobra. Skąd tak wysokie ceny skupu mleka? Tak jak mówiliśmy, powiązanie z rynkami międzynarodowymi i w konsekwencji wysoki poziom cen na świecie implikował wysokie ceny produktów mleczarskich w Polsce. Jeżeli mówimy o tłuszczonym mleku w proszku maśle, to tutaj zwracamy uwagę już właśnie na ten ostatni kwartał, spadki notowań wobec tych rekordowych poziomów o odpowiednio 23% i 19%, więc widzimy tę korektę cenową. Jednak proszę zauważyć, że wciąż poziom tych cen jest zdecydowanie wyższy niż średnia w latach 2016-2021. Jeżeli mówimy o serach, tutaj te wzrosty, które były, one, powiedzmy, jakby ta tendencja wzrostowa się zatrzymała, ale wciąż te ceny są na zasadzie rekordowo wysokich poziomach, wcześniej nie notowanych. Kolejne produkty, bardziej produkty świeże, sprzedawane przede wszystkim na rynku krajowym. Tutaj obserwowaliśmy również wzrosty, zdecydowane wzrosty cen. One nastąpiły trochę później niż wzrosty cen tych produktów eksportowych, czy to masła, czy otłuszczonego mleka w proszku. I w zasadzie te tendencje były kontynuowane do końca 2022 roku. Wzrosty imponujące na poziomie 45-35% w przypadku śmietany, twarogi 33%, jogurty 41%. Więc to wszystko implikowało jednak sytuację tych producentów mleka, że mogli oni otrzymywać wyższe ceny za surowiec. Kolejna rzecz, eksport, to uwarunkowania globalne, o których mówiliśmy, czyli dosyć niska podaż mleka na rynkach eksportowych, stwarzała możliwości eksportowe i wysoki poziom cen również sprzyjał rozwojowi eksportu. Jeżeli mówimy o pierwszych 10 miesiącach 2022 roku, to wartość eksportu produktów mleczarskich była aż o 46% wyższa rok do roku. Pod względem wartościowym w zasadzie wszystkie kategorie, te główne kategorie mleczarskie odnotowały imponujące wzrosty. W przypadku ilościowym, jeżeli mówimy o eksporcie ilościowym, może tutaj zwrócę uwagę na serii twarogi, gdzie wystąpił nieznaczny spadek o 2% eksportu, bo po części było związane z sytuacją na rynku ukraińskim, gdzie jednak tam też ten ser w ubiegłych latach był wysyłany. No i tutaj nastąpił spadek wolumenu eksportu do tego kraju.
To w konsekwencji też się przełożyło na ogólny spadek wolumenu tych produktów, jeżeli mówimy o eksporcie. W przypadku cen produktów mleczarskich, cen detalicznych w Polsce i w Unii Europejskiej, należy zwrócić uwagę, że produkty mleczarskie, dynamika cen, ona była wyższa w większości krajów, w tym w Polsce, niż dynamika wzrostu cen żywności ogółem, ale też wyższa niż, jeżeli mówimy o Polsce, wyższa niż dynamika wzrostu cen mięsa, no to w konsekwencji oznacza, że te produkty mleczarskie stały się relatywnie droższe wobec, czy to wobec mięsa, czy wobec pozostałych produktów żywnościowych. No i to na pewno będzie stanowić wyzwanie również dla konsumentów, jak tym koszykiem swoim zakupowym zarządzać w warunkach tak wysokiej inflacji. No a przypomnijmy, że jednak produkty mleczarskie są dość wrażliwe na zmiany realnych dochodów, więc to w pewnym stopniu może implikować na zachowania popytowe konsumentów w 2023 roku. Pytanie, czy te wzrosty cen, o których rozmawiamy na poziomie detalicznym, one już się zakończyły? No tutaj prawdopodobnie jest jeszcze przestrzeń do dalszych wzrostów, związana przede wszystkim z tym, że jeżeli sobie spojrzymy na dane na różnych poziomach łańcucha wartości sektora mleczarskiego, to od początku 2020 roku, czyli powiedzmy umownego okresu, od kiedy jesteśmy w nowym środowisku związanym po pierwsze z COVID-em, później z wybuchem wojny, z agresją Rosji na Ukrainę, ceny skupu mleka w tym okresie wzrosły o 94%. Ceny produktów mleczarskich na poziomie producenta, czyli na poziomie zakładów mleczarskich, wzrosły o blisko 58%, a ceny na półkach sklepowych o 41%. Co to oznacza? Oczywiście nie oznacza to, że jeden do jednego te dynamiki, jeżeli chodzi o ceny na poziomie zakładów mleczarskich, a ceny na poziomie rynku detalicznego, one powinny być jeden do jednego, ale jednak tutaj widzimy, że wciąż ta przestrzeń do dalszego wzrostu cen istnieje. Jeżeli mówimy o mleczarniach, no to tutaj należy pamiętać o tym, że koszty materiałowe są głównym składnikiem kosztów działalności takich firm. Te koszty materiałów mają większe znaczenie niż w przypadku sektora spożywczego, sektora przetwórstwa i produkcji żywności ogółem, bo tutaj jest 73% versus 63%, gdzie głównym oczywiście składnikiem jest mleko jako ten surowiec do dalszego przetworu produkcji, produktów. W konsekwencji no, w 2023 roku na pewno wyzwaniem dla mleczarni będzie zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy tym, jak kształtują się ceny produktów mleczarskich, ceny zbytu, a jak kształtują się ceny skupu mleka oferowane producentom. Jeżeli mówimy o tym, jak wygląda struktura sprzedaży z zakładów mleczarskich pod względem różnych grup produktowych, no to należy pamiętać o tym, że najbardziej istotną grupę pod względem wartości produkcji sprzedanej stanowią sery, łącznie sery dojrzewające, świeże i przetworzone, ponad 40% udziału w wartości sprzedanej tego sektora. Jeżeli mówimy o kolejnych produktach, mleko głównie pitne 15% i masło 14%. Dosyć niewielkie znaczenie wydawałoby się mają proszki mleczne, no ale trzeba pamiętać o tym, że to są produkty głównie sprzedawane na rynkach międzynarodowych, które też w pewnym stopniu oddziałują na finalne ceny później skupu mleka też oferowane producentom. Jak w takim razie mogą się kształtować ceny skupu mleka w najbliższych miesiącach? Jeżeli sobie spojrzymy na rynek polski i powiązanie tych cen z poszczególnymi produktami, to widzimy, że ceny skupu mleka w Polsce, one są najbardziej powiązane z cenami serów dojrzewających. I teraz tak, te spadki, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o 2000
22 rok, końcówkę na maśle, na otłuszczonym mleku w proszku mogą właśnie być w pewnym stopniu rekompensowane, jeżeli przez utrzymujące się ceny serów dojrzewających, no ale też trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich miesiącach 2022 roku mleczarnie wypłacały dodatkowe premie za dobry, bardzo dobry 2022 rok. I jeszcze dokładając do tego zachowania cen mleka spotowego, należy spodziewać się tego, że jednak w pierwszych miesiącach 2023 roku ceny skupu mleka w Polsce ulegną korekcie. Więc tutaj jeszcze pewnie dodając czynniki sezonowe, gdzie zwykle obserwowaliśmy spadki cen skupu mleka w miesiącach wiosenno-letnich, także pewnie należy oczekiwać, że te ceny w pewnym stopniu się obniżą, no jednak musimy pamiętać o tym, że jesteśmy na zupełnie innym poziomie cenowym niż w latach 2017-2021, więc te ceny wciąż w relacji do tamtych notowań pozostaną wysokie. Kolejna rzecz jeszcze, która na koniec może w pewnym stopniu budzić obawy, jeżeli chodzi o dalsze notowania cen produktów mleczarskich, to, że mimo spadków cen na rynku unijnym, wciąż ceny na naszym rynku, one są wyższe niż ceny produktów, poszczególnych produktów oferowane w Oceanii czy w Stanach Zjednoczonych. No i to może gdzieś tam sprzyjać jeszcze ewentualnej dalszej korekcie cen tych produktów w kolejnych miesiącach. Generalnie jednak mimo tych korekt, o których rozmawiamy, pewnie można bardziej mówić o osłabieniu dobrej, bardzo dobrej kondycji tego sektora w najbliższych miesiącach. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam również na kolejny odcinek.